Czas na ćwiczenie do wykonania samodzielnego. Od razu zaznaczę, że jedno z najtrudniejszych dotychczas, gdyż Twoim zadaniem jest zbudować teraz pole rozwijane, za pomocą którego użytkownik będzie wybierał wskaźnik, który będzie pokazywał się na wykresie, a wartości mają pobierać się z tabeli przestawnej, która będzie przechowywać sprzedaż, zysk i liczbę zamówień. Spróbuj wykonać zadanie samodzielnie. A potem sprawdź razem ze mną. Zacznijmy ćwiczenie od wstawienia tabeli przestawnej, która będzie przechowywać pożądane wyniki. W naszym przypadku w wierszach będzie to data zamówienia tylko i wyłącznie lata, bez kwartałów i miesięcy, a następnie w wartościach sprzedaż, zysk oraz przyciągniemy tam też numer zamówienia żeby wyliczyć ile tych zamówień u nas ile linijek na fakturach było. Następnie zmienimy nazwy naszych wskaźników. Pierwsza: przychody. Druga: zyski. Trzecia: zamówienia. W kolejnym kroku zreplikujemy wartości dla lat, które będziemy chcieli umieścić na wykresie. Od 2011 do 2014 roku, a następnie powierzemy wartość wskaźnika dla pierwszego elementu, który znajdziemy w naszej tabeli przestawnej, za pomocą formuły weź dane tabeli, po czym podmienimy ten rok, żeby można było nim ręcznie tutaj zarządzać, i przeciągniemy formułę do samego dołu. W tym momencie nasza formuła oblicza przychody w latach, które mamy w kolumnie obok. Następnie przystąpimy do konstrukcji pola wyboru. Możemy tutaj skorzystać z karty developer, ale pójdziemy prostszym sposobem i za pomocą karty dane zbudujemy za chwilę listę rozwijaną wewnątrz komórki za pomocą polecenia poprawność danych. Zaczniemy jednak od tego, żeby odbiorcy końcowemu podpowiedzieć, że tutaj będzie mógł wybrać miarę, którą będziemy się posługiwać później na wykresie. A następnie w komórce obok skorzystamy właśnie z polecenia poprawność danych. Poprawność danych pozwala nam zdefiniować pewną listę wartości, która w naszym przypadku ma być identyczna z tą, którymi, którą posługujemy się w tabeli przestawnej: przychody, zyski i zamówienia. Ta lista będzie rozwijać się w komórce H, którą możemy dodatkowo jakoś zaakcentować sobie kolorem. I która pozwala nam wybierać teraz odpowiedni wskaźnik, który będzie się pojawiał. Czas na podłączenie naszej formuły wejść dane tabeli z wybraną przez nas miarą na liście rozwijanej. I tu pojawią się schody, dlatego że wskazanie komórki H1 w dolarach, tak, żeby można było ją przeciągnąć w dół, spowoduje, że nasza tabela przestawna. Albo nasza formuła, tak naprawdę, nie będzie zwracać prawidłowych wyników w tabeli przestawnej. Sposób na to jest następujący, żeby do definicji komórki, która wskazuje miarę, dodać po jej adresie łączenie tekstowe z pustym tekstem. Jest to sposób na obejście tego ograniczenia Excela i pozwoli nam w prosty sposób zbudować interakcję w powiązaniu z tabelą przestawną. Dodamy jeszcze nagłówki. A następnie wstawimy czysty wykres kolumnowy, dla którego poprzez prawy przycisk zaznacz dane dodamy etykietę danych dla serii wskaźnik i jej wartości oraz etykiety osi, które pochodzą z naszych lat. Tak przygotowany wykres bazuje oczywiście na tym, co jest w tabeli przestawnej. Takie było założenie dla tego ćwiczenia. Ale pozwala też jednocześnie powiązać nasze dane w niestandardowy sposób z tym, co wyświetla tabela przestawna. Ten przykład to wykorzystanie formuły wejść dane tabeli. Pamiętajmy tylko, że jest on ograniczony tylko i wyłącznie do wyników, które w ramach tej tabeli przestawnej będą graficznie wyświetlane.